Ja myślę, że to, co stanowiło taki największy atut czasu honoru, to byli bohaterowie, za którymi rzeczywiście się podążało. To byli bohaterowie, którzy żyli, w których historie były wciągające, którzy rzeczywiście zakochiwali się, mieli jakieś rozterki, które widz tak jakoś głęboko wchodził. No i mam nadzieję, że u nas taka podobna rzecz zaistnieje. Ten serial jest troszeczkę inny klimat niż Czas Honoru. U nas jest trochę więcej, powiedziałbym, to jest taki klimat noir, kina noir bardziej. To znaczy trochę więcej mroku, trochę więcej tego takiego, powiedziałbym, syfu, który gdzieś tam towarzyszył tej wojnie, więc no, ja już się nie mogę sam doczekać, żeby obejrzeć efekt naszej pracy. Myślę, że jak już widzowie zobaczą pierwszy odcinek, to przypadną. I będą czekali na kolejny i kolejny i kolejny, i gdy sezon się skończy, oni będą płakać żywnymi łzami, że to już koniec i że chcą więcej. Oby było nam dane powtórzyć ten sukces takiej popularności i ogólnej radości oglądania przez widzów. Mhm. Ale jest to zupełnie inny projekt, to znaczy traktuje o czasach II wojny światowej, ale jednak trochę inaczej kręcony, więc no, trochę inaczej będzie to wszystko wyglądało.